Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejne spotkanie ze mną. Tym razem będzie to powtórzenie wiadomości z ułamków algebraicznych. Zapraszam. Czym będziemy zajmować się na tym spotkaniu? Otóż powtórzymy sobie podstawowe działania na ułamkach algebraicznych, w tym odejmowanie czy też mnożenie. Narysujemy przykład wybranej funkcji homograficznej oraz przede wszystkim rozwiążemy równania wymierne. Przypomnimy sobie, jak najczęściej rozwiązywać właśnie równania wymierne, a one bardzo często bywają na maturze podstawowej z matematyki. Zadanie numer 1 jest to zadanie z matury z maja 2019. Rozwiąż równanie w liczniku x minus 1 pomnożone przez x plus 2, w mianowniku x minus 3 i taki ułamek równa się 0. My mamy takie równanie rozwiązać. Pierwsza sprawa. Widząc równanie wymierne, czyli równanie, w którym występuje kreska ułamkowa i w mianowniku jest niewiadoma, pamiętaj, zacznij od napisania założenia. I teraz, dlaczego piszemy w ogóle założenie? Dlatego, że kreska ułamkowa jest to dzielenie, a my pamiętamy, że nie wolno dzielić przez zero. Dlatego muszę napisać założenie, że mój mianownik, a w mianowniku ja mam konkretnie x minus 3, nie może być zerem. Skoro tak, przenosimy, czyli x nie może być, jak przeniosę minus trójkę, to będzie tutaj trójką, czyli że x nie może być trójką, czyli zatem, co będzie dziedziną, czyli co może być rozwiązaniem? Wszystko, czyli liczby rzeczywiste, z wyłączeniem tej naszej trójki, która absolutnie być nie może. Dziedzinę piszemy zawsze, bo często się zdarza tak w zadaniu, że rozwiązanie równania może być sprzeczne z dziedziną i wtedy nasze równanie będzie po prostu miało mniejszą ilość rozwiązań. Dlatego zawsze zacznij od założenia, a później przejdź do rozwiązywania faktycznie równania. Otóż, to równanie ma taką postać. Jest licznik, jest mianownik i równa się 0. I teraz, z kiedy z dzielenia dwóch liczb wychodzi 0? Tylko i wyłącznie wtedy, kiedy w liczniku będzie 0. Popatrz. Czyli jeżeli masz ułamek i masz ułamek przyrównać do 0, to żeby ułamek miał wartość 0, to tylko w liczniku może być 0. No to popatrz, co ja teraz robię. Ja przyrównuję mój licznik, który wygląda tak, jak teraz napisałam tutaj, przyrównuje tylko i wyłącznie licznik do zera. Mianownik nie może być zerem. Wiemy, o tym nam mówi założenie. I dalej, żeby z iloczynu, który występuje w liczniku, wyszło 0, to albo pierwszy czynnik będzie zerem, albo drugi czynnik będzie zerem. No i teraz ja przyrównałam pierwszy nawias do zera i przyrównałam drugi nawias do zera zaraz obok tego i teraz przenoszę, czyli tu będę miała jedynkę. Pamiętamy, przenosimy ze zmienionym znakiem. Wyszło mi x równe 1. Czy może być, czy jest wyrzucone z dziedziny? Wyrzucone z dziedziny jest tylko trójka, dlatego jak najbardziej jedynka jest ok. Czy minus dwójka może być? Tak, bo tylko trójka jest wyrzucona z dziedziny. Czyli ja, podsumowując na końcu, muszę zapisać, że moje równanie ma dwa rozwiązania. Jest nim liczba minus 2, ale jest też nim liczba 1. W naszym przykładzie okazało się, że żadne z tych rozwiązań równania nie są wyrzucone z dziedziny, czyli jednym słowem mogą spełniać to równanie i są faktycznie rozwiązaniami tego równania. Dlatego mogę podsumować, że moje równanie ma dwa rozwiązania. Jest nim liczba minus 2 i oczywiście liczba 1. Zadanie numer 2 to zadanie z matury z maja 2019. Wyznacz liczbę A, dla której równość jest prawdziwa. I teraz 1 czwarta dodać 1 piąta dodać 1 nad A równa się 1. Czyli mamy równanie, no to równanie mogłabym oczywiście nazwać, jest to równanie wymierne. Dlaczego? Dlatego, że widzę kreskę ułamkową i w mianowniku widzę niewiadomą. Powinnam zacząć od napisania założenia. Czyli jakie będzie tutaj założenie? O czwórce nie muszę pisać, o piątce nie muszę pisać założenia, ale o literce A muszę napisać, że moje A nie może być zerem. Absolutnie w mianowniku zero być nie może. Dlatego dziedziną są wszystkie liczby rzeczywiste z wyłączeniem tego zera. Czyli wszystko A może mi wyjść, tylko nie zero. Bo wtedy i tak będzie sprzeczne z założeniem i nie będzie miało moje równanie rozwiązań.
No to teraz jak takie równanie rozwiązać? Po pierwsze, myślę, że dobrym sposobem byłoby na to, żeby niewiadomą, tą część, gdzie się znajduje ta niewiadoma, pozostawić po jednej stronie, czyli tutaj mamy 1 nad a, natomiast wszystko, co liczbą jest dane, przenieść na prawą stronę. Czyli tak, 1 i teraz minus 1/4, minus 1/5. Mamy tutaj różne możliwości. Myślę, że najprostszym sposobem byłoby, przecież ułamki powinniśmy umieć wykonywać, czyli wykonać te działania. A żeby wykonać te dwa działania, dwa odejmowania, trzeba mieć wspólny mianownik. Dla czwórki i dla piątki wspólnym mianownikiem będzie 20, czyli popatrz, ja teraz wszędzie piszę sobie dwudziestki. I teraz 20 podzielone przez 1 to 20 i 20 razy 1 to 20, czyli 1 to jest 20 dwudziestych po prostu. Teraz 20 podzielone przez 4 to 5 razy 1, no to mamy 5. 20 podzielone przez 5 to 4 i 4 razy 1 to 4. No to ja przepiszę 1 nad a, to się równa. 20 dwudziestych minus 5 dwudziestych to jest 15 dwudziestych. Minus 4 dwudzieste mamy 11 dwudziestych. No i teraz jaka metoda? No najprościej oczywiście rozwiązać mnożąc na krzyż. Czyli 11 razy a, to mamy 11a, to się równa 1 razy 20, czyli mamy 20. Dzielę sobie przez 11 i zapiszę, że a to jest 20 jedenastych. Mogę tak zostawić wynik, a mogę oczywiście wyciągnąć całość i będę miała jedną całą i 9 jedenastych. Tyle wynosi moje a. Pamiętaj o tym, żeby zawsze sprawdzić, czy to nasze a, które nam wyszło, zgadza się z założeniem. No okazuje się, że tak. Bo gdyby było zerem, to byśmy napisali sprzeczność. A skoro nie jest zerem, jak najbardziej jest to rozwiązanie tego właśnie równania. Zadanie numer 3 to jest zadanie z matury z czerwca 2019 roku. Która z liczb minus 3, czy może minus 1, czy może 1, a może 3, nie jest rozwiązaniem równania. A to równanie wygląda tak. W liczniku mamy taki iloczyn x kwadrat minus 2, x minus 3, pomnożone przez x kwadrat minus 9. W mianowniku mamy x minus 1 i to całe równa się 0. Czyli mamy bardzo podobną postać jak w zadaniu numer 1. Jak pamiętasz, rozwiązywaliśmy zadanie numer 1 i ja powiedziałam, że trzeba zacząć od dziedziny. Dlatego najpierw piszemy sobie założenie, że w mianowniku, w którym występuje niewiadoma, a faktycznie mam tu mianownik i w nim niewiadomą, czyli ten mój mianownik absolutnie nie może być zerem, ponieważ nie wolno dzielić przez 0. No to proszę bardzo, skoro tak, to x nie może być 1, jak przerzucę. Czyli moją dziedziną może być wszystko. Czyli potencjalnym rozwiązaniem równania mogłoby być wszystko, tylko absolutnie nie 1. Dlatego na maturze było to zadanie zamknięte i były 4 odpowiedzi. I mamy tutaj do wyboru takie odpowiedzi. Minus 3, minus 1, 1 i 3. I która z tych liczb na 100% nie będzie rozwiązaniem? Oczywiście 1 nie będzie. Podkreśliłam nie, dlatego że oni nie pytają o jakie jest rozwiązanie, tylko jakie na 100% nie jest. Więc na 100% 1 nie może być rozwiązaniem, bo została wyrzucona ze zbioru liczb rzeczywistych, wyrzucona z dziedziny. Ale skoro ja to zadanie zamieniłam na zadanie otwarte, to ja muszę teraz pozostałe sprawdzić, czy aby na pewno są. Czyli teraz robię sobie obliczenia, żeby sprawdzić, czy minus 3 jest rozwiązaniem. Wiem, że nie mogłam tylko sprawdzać 1, ale minus 3, minus 1, 3 już mogę sprawdzić. Więc najpierw będę sobie za x podstawiała minus 3, czyli będę podstawiała do licznika. I będę miała tak, minus 3 do kwadratu, minus 2 razy minus 3, minus 3, to wszystko w jednym nawiasie, pomnożone przez minus 3 do kwadratu, minus 9. I tak jak powiedziałam w zadaniu numer 1, przyrównuję licznik sam do zera. No to zobaczmy. Minus do kwadratu się kasuje, to będzie 3 do kwadratu, czyli 9. 9 i tu mamy minus 2 razy minus 3 to jest plus 6, minus 3 w jednym nawiasie, a w drugim nawiasie mamy po prostu 9 minus 9 i to się równa 0. Tutaj jak odejmiemy, to będziemy mieć oczywiście 12 pomnożone przez 0, też jak odejmiemy równa się 0, czyli 0 równa się 0. Ja po prostu podstawiłam za x minus 3 i okazuje się, że jak najbardziej to jest rozwiązanie. Czyli liczba minus 3 to jest
rozwiązanie. Ja z tego zrobiłam zadanie otwarte, dlatego muszę pozostałe sprawdzić, czy aby na pewno są. Ale gdyby to było zadanie zamknięte, no to już wyrzucasz jedynkę z dziedziny, zatem wiesz, że jedynka absolutnie być nie może. No to teraz spróbujmy minus jedynkę. Będziemy podstawiać, może od razu będziemy podnosić, żeby było troszkę szybciej. Minus jedynka do kwadratu da 1. Później mam minus 2 razy minus 1, minus 3. Zamykam nawias i w drugim nawiasie minus jedynka do kwadratu daje 1, minus 9. I to podobno ma wyjść 0. No to sprawdźmy. Tu będzie 1, tu będzie dodać 2, czyli 3 minus 3 to 0, razy minus 8 w tym nawiasie wyjdzie, równa się 0, czyli 0 równa się 0. Ok, czyli minus 1 dobrze wyszło, jest rozwiązaniem. Jak najbardziej. No i ostatnią sprawdźmy, tak oczywiście dla formalności. I podstawiamy trójeczkę. 3 do kwadratu to 9, minus 2 razy 3, to teraz napiszemy 6, minus 3. I w drugim nawiasie mamy 3 do kwadratu minus 9, no i równa się 0. No to tu mamy 3 minus 3, czyli 0 razy. Tu mamy 9 minus 9, to też 0 i to się równa 0. No oczywiście, że 0 razy 0 to dalej jest 0, czyli wniosek z tego, że trójka jak najbardziej jest rozwiązaniem tutaj tego równania. Zatem w zasadzie bez liczenia tych pozostałych elementów tutaj tego zadania, gdyby to było zadanie zamknięte, to w zasadzie popatrz, w parę sekund można podać prawidłową odpowiedź. Aczkolwiek uczmy się rozwiązywać zadania otwarte, bo one najbardziej uczą tego wnioskowania, tej analizy zadania, tego rozumowania matematycznego. Dlatego ja te zadania staram się troszeczkę przerabiać na zadania otwarte. Będzie czas taki, że będziemy również rozwiązywać czysto zadania zamknięte. Zadanie numer 4. Zadanie z matury z czerwca 2019. Wyznacz wszystkie liczby rzeczywiste x, które spełniają warunek następujący. 3x kwadrat minus 8x minus 3 podzielone przez x minus 3 ma się równać x minus 3. To jest zadanie oczywiście dotyczące znowu równania wymiernego. Bardzo często takie zadania, widzisz, pojawiają się na maturze. Zaczynamy od napisania założenia. Założenie jest bardzo ważne w tego typu równaniach, dlatego że w założeniu tutaj będziemy uwzględniać to, że w mianowniku 0 być nie może, ponieważ nie wolno dzielić przez 0. Zatem w naszym mianowniku jest x minus 3 i to absolutnie nie może być 0. Przerzucam na strony, czyli minus trójkę, jak przeniosę, będzie trójka i wnioskuję, że moją dziedziną są wszystkie liczby rzeczywiste, ale tylko i wyłącznie bez trójeczki. Czyli gdyby nam potencjalnie wyszło x równe 3 z rozwiązywania tego równania, to i tak ono nie byłoby rozwiązaniem, ponieważ jest wyrzucone z dziedziny. No to teraz jaką metodą to zrobić? Oczywiście młodzież bardzo często lubi rozwiązywać równania tego typu, gdzie jest ułamek i po drugiej stronie równości też ułamek. A ja sobie go zawsze mogę zrobić, bo mogę napisać nad 1. Młodzież lubi rozwiązywać metodą mnożenia na krzyż. Zatem jak ten licznik pomnożę przez ten mianownik, czyli razy 1, on mi się nie zmieni, czyli będę miała 3x kwadrat minus 8x minus 3, to się równa. A teraz, jak ten licznik pomnożę przez ten mianownik, to będę miała x minus 3 pomnożone przez x minus 3. Myślę, że część z Was może tutaj zauważyć wzór skróconego mnożenia. Jeżeli natomiast tak się nie dzieje, że nie widzisz wzoru skróconego mnożenia, naprawdę nie przejmuj się, bo możesz pomnożyć każdy z każdym. X razy x to x kwadrat minus 3 razy x minus 3x. Teraz tam z tą minus trójką. Minus 3 razy x minus 3x i minus 3 razy minus 3, 2 minusy dają plus i 3 razy 3 to 9. No i teraz przerzucamy wszystko na jedną stronę. Dlaczego? Dlatego, że widzimy, że najwyższą potęgą jest x kwadrat. Może nam się on nie skrócić i będzie równanie kwadratowe. Dlatego wszystko na jedną stronę. 3x kwadrat minus 8x minus 3, to przerzucam minus x kwadrat, tu przerzucam plus 3x, to przerzucam plus 3x i to przerzucam minus 9, równa się 0. Podkreślamy sobie wyrazy podobne, czyli 3x kwadrat minus x kwadrat, no to mamy 2x kwadrat, dalej mamy minus 8x plus 3x i plus 3x, czyli będziemy mieć minus 2x i dalej mamy minus 3 i minus 9, czyli minus 12 równa się 0. W
Fajnie wygląda to równanie. Widzimy, że jest kwadratowe, bo najwyższą potęgą jest potęga druga, ale można by było podzielić przez 2. Zawsze będzie trochę ładniej. Czyli będzie x kwadrat minus x minus 6 równa się 0. To jest równanie kwadratowe. Już prościej się tego nie da przedstawić. Jest to równanie kwadratowe zupełne, czyli liczymy deltą. Przypominam. B kwadrat minus 4ac to jest wzór na deltę. Możesz go znaleźć w tablicach maturalnych, ale myślę, że każdy maturzysta zna ten wzór doskonale. Czyli tak, B to jest mój minus, ale nie napiszę samo minus, tylko minus 1 do kwadratu. Minus 4 razy A, moja w domyśle jedynka, i razy C, a moje C to jest minus 6. Czyli mam, tu się minus mi kasuje przy kwadracie, czyli będzie 1. Minus razy minus daje plus 24, czyli to jest 25. Czyli pierwiastek z delty to jest pierwiastek z 25, czyli 5. No tu teraz chcę rozwiązać to równanie kwadratowe, to zapewne pamiętasz, że liczymy x1, przypominam wzory tutaj na tablicy, i x2 będziemy liczyć. Wzory są bardzo podobne, ale ja je tutaj zapisałam, żeby nam się utrwalały cały czas. Czyli x1 to jest minus b, czyli b, tutaj patrzymy, było minus 1, to jak ja mam zmienić znak, bo jest minus b, to będzie 1. Minus 5 nad 2 razy moje a, a moje a to 1, czyli nad po prostu 2. Czyli mam x1 to się równa minus 4 podzielone przez 2, czyli minus 2. I patrzymy sobie, czy jest ok, czy wyzór rzucone z dziedziny. Otóż minus 2 jest jak najbardziej super. No to teraz x2. To będzie minus b, czyli 1. Teraz będzie dodać 5 i podzielone przez 2. No to patrzymy sobie. 1 plus 5 to jest 6, podzielone przez 2 to jest 3. O, i widzimy tak. Fajne by to było rozwiązanie, ale niestety nie będzie to rozwiązanie, no bo jest wyrzucone z dziedziny, czyli piszemy sobie tutaj sprzeczność. Czyli okazuje się, że potencjalnie moje równanie miałoby dwa rozwiązania, ale niestety nie, bo jedno jest wyrzucone z dziedziny. Dlatego na końcu rozwiązaniem równania jest tylko minus 2, czyli moje równanie posiada tylko jedno rozwiązanie i jest nim liczba właśnie minus 2. Zadanie numer 5. Narysuj wykres funkcji, a następnie na podstawie wykresu podaj zbiór wartości funkcji i jej dziedzinę. A moja funkcja to f od x równa się minus i kreska ułamkowa 1 nad x minus 3 i za całym tym ułamkiem minus 1. Mam narysować wykres takiej funkcji. No, dobrze by było, żeby ten wykres nam się z czymś kojarzył. Otóż ja tutaj napisałam Tobie przepis, od jakiej funkcji powinniśmy wystartować, bo żeby narysować wykres tej funkcji, to ona jest bardzo skomplikowana. Od razu tego nie narysujemy. Powinniśmy sobie przypomnieć funkcję homograficzną postaci a nad x, że taka funkcja, jej wykresem był taki wykres, który miał taką piękną nazwę. Hiperbola. I teraz hiperbola miała takie dwa skrzydła, ale to sobie zaraz przypomnimy w układzie współrzędnych. Natomiast na początek. Startujemy od funkcji a nad x, przesuwamy o wektor o współrzędnych standardowo p i q, w wyniku czego otrzymamy wzór a nad x minus p dodać q. I teraz, popatrz, ten mój wzór tutaj jest bardzo podobny do tego, który był podany na początku w zadaniu. Tylko musimy dobrze sobie popatrzeć. Moje a to będzie nie samo 1, tylko ten minusik musi lądować u góry, dlatego że ja tutaj nie mam żadnego znaku. Czyli ja mogę sczytać, że moje a to będzie minus 1. Dalej, x minus p, a to jest x minus 3. Czyli mogę sczytać, że moje p to 3. Dalej, tu mam plus q, a ja mam minus 1. Czyli to oznacza, że moje q to jest po prostu minus 1. Czyli jaka to dla mnie będzie informacja? Dla mnie informacja jest taka, że w moim konkretnym przypadku, w zadaniu numer 5, startuję od funkcji a nad x, czyli minus 1 nad x, przesuwam o wektor o współrzędnych 3, minus 1, w wyniku czego otrzymam właśnie mój wzór, ten, który właśnie miałam otrzymać. Czyli tą funkcję będę otrzymywać na wykresie tutaj, będę otrzymywać zbiór tych punktów, które reprezentuje właśnie moja funkcja f od x. Czyli, popatrz, jedynie co mogłoby Cię zastanowić, to to, że ja tego minusa dałam do góry. Z tymi minusami to jest tak.
że albo dajesz minusa do góry, albo przed funkcją. Raczej do mianownika się nie stawia minusów, ale przed funkcją może być minus, ale może być równocześnie to samo oznacza, jak dam sobie do licznika, czyli mam minus jedynkę u góry. No to skoro tak, to pasowałoby sobie przypomnieć, jak narysować wykres funkcji minus 1 nad x. Pasowałoby oczywiście tutaj zrobić tabelkę. Ja wykres kształt hiperboli pamiętam. Jeżeli Ty pamiętasz, super. Jeżeli nie pamiętasz, to w tabelce musisz zrobić bardzo dużą ilość punktów, żeby sobie przypomnieć kształt. Skoro ja pamiętam, to mi wystarczy, no plus minus, umówmy się, 4 punkty. Standardowo wziąć najlepiej minus 2, minus 1, 1 i 2. Zera nie mogę, dlatego że to wynika z dziedziny, że x w mianowniku zerem być nie może. Ale dziedziną będziemy się na końcu zajmować, bo też polecenie było takie, żeby najpierw narysować, a później z wykresu podać dziedzinę. No to tak, jak ja tu podstawię sobie za x-a najpierw minus 2, to minusy mi się skasują i będę miała 1/2. Jak podstawię minus 1, to mi się minusy skasują, będę miała 1/1, czyli 1. Jak podstawię 1, no to niestety będzie minus 1 wtedy, bo się minusy mi nie skasują. Jak postawię 2, to będę miała minus 1/2, czyli po prostu minus 1/2. Jednostkę staramy się brać dowolnie. Ja jedną kratkę zazwyczaj, ze względu na to, że będę przesuwała tutaj o 3 jednostki, to będzie mi łatwiej o 3 kratki. No i zaznaczamy. Dla minus 2 mamy 1/2, czyli tutaj mogę podpisać tą minus 2. Dla minus 1 mam 1, dalej. Dla 1 mamy minus 1 i dla 2 mamy minus 1/2. No i teraz będę chciała narysować hiperbolę. Jeżeli nie pamiętam kształtu, to jeszcze raz powtarzam, to weź tabelce z 10 punktów. Może Ci się kształt przypomni. No taki kształt hiperboli jest w podstawie programowej i pasuje go zdać. Hiperbola wygląda tak, ma takie dwa skrzydła. Staramy się rysować oczywiście najlepiej, jak nam to wyjdzie. Tutaj na tablicy jest gruby pisak, więc na pewno w zeszycie się, czy na kartce, na maturze wygodniej rysuję. Ja podpisuję wzór, to jest minus 1/x. I teraz popatrz, wzięłam linijkę. Po co? Po to, że w hiperboli jest tak, że jak ja ją przesuwam o wektor i teraz 3 mam na plusie, czyli 3 jednostki w prawo, minus 1 jest na minusie, czyli przesunięcie w dół o 1 jednostkę, to ja muszę przesunąć najpierw moje osie układów współrzędnych, ale osie faktyczne pozostają w miejscu, tylko ja przesuwam po to, że moja hiperbola ma takie dwie asymptoty. Asymptoty, czyli linie, których wykres nigdy nie przecina. I ja przesuwam asymptoty 3 w prawo, czyli 1, 2, 3. I z góry na dół, prawda, przykładając ładnie linijkę, rysujemy sobie, ja tutaj kolorem, żeby było lepiej widać, rysujemy sobie tą asymptotę. Pierwszą. Teraz mamy minus 1 w dół. Czyli miałam tą oś i ja tą oś o 1 w dół. I też rysuję to jako asymptota, czyli linia przerywana. Pamiętaj, jest to po prostu konieczne. Przy rysowaniu wykresów funkcji homograficznych pamiętamy o tym, że właśnie zaznaczenie w układzie współrzędnych asymptot bardzo ważną rzeczą. No bo teraz przesuwamy. 3 w prawo, 1 w dół. Czyli ta kropeczka. 1, 2, 3 w prawo, 1 w dół. Tu wyląduje. Ta kropeczka. 1, 2, 3 i 1 w dół, tu wyląduje. Dalej, ta czarna kropeczka. 1, 2, 3 i 1 w dół, tu wyląduje. Teraz 1, 2, 3 i 1 w dół. I rysujemy, staramy się znowu bardzo dokładnie, bardzo elegancko narysować wykres tej naszej nowej hiperboli. Żeby tutaj był, by zbiegał do osi tych, których nazywamy w tym momencie asymptotami, ale ich przeciąć nie może. I podpisujemy sobie, żeby było wszystko pięknie. To jest wykres mojej nowo powstałej funkcji, czyli tej funkcji, o którą ja poprosiłam w zadaniu numer 5. W treści ja jeszcze poprosiłam o to, żeby podać dziedzinę. Otóż zapiszemy sobie tutaj dziedzinę, ale mojej tej czerwonej na wykresie funkcji. Czyli popatrz, dziedzinę odczytujemy po osi x-ów, czyli tutaj cały czas wykres jest, tu jest przerwa na trójeczce, bo była asymptota i później wykres dalej się ciągnie, czyli dziedziną będą liczby rzeczywiste z wyłączeniem trójki. Oczywiście, że możesz dziedzinę wyznaczyć na podstawie założenia, ale celem w tym zadaniu było to, żeby też umieć z wykresu podać dziedzinę.
No to jeszcze prosiłam o zbiór wartości. W zbiorze wartości z kolei, jeżeli wyznaczamy go, patrzymy od dołu na wykres do góry. I patrzymy, mój czerwony wykres jest, cały czas jest. Nie ma go tylko wtedy, gdzie asymptota i później już nad asymptotą jest. Czyli można powiedzieć, że do zbioru wartości należy każda liczba rzeczywista, ale z wyłączeniem tej naszej minus jedynki, bo właśnie w minus jedynce jest asymptota, czyli linia, której wykres nasz czerwony nigdy nie przetnie. Jest blisko, 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 blisko tej linii, ale nigdy jej nie przecina. Do niej zbiega, ale nie przecina, dlatego w zbiorze liczb rzeczywistych trzeba z tego zbioru wyrzucić minus jedynkę, aby otrzymać w tym wypadku zbiór wartości funkcji. Zadanie numer 6. Wykonaj działanie, a wynik podaj w najprostszej postaci. I mamy takie działanie. 2x minus 1 podzielone przez x plus 2. Odjąć x podzielone przez x minus 4. Mamy wykonać to działanie, ale uwaga! Zanim zabierzesz się za wykonywanie działania, jeżeli zauważysz funkcję właśnie wymierną, ułamek algebraiczny, czyli mianownik, a w nim niewiadomą, pamiętaj. Zaczynaj zawsze od napisania założenia. Ja to założenie często piszę tak na boku, żeby wrócić tutaj do tego, co będziemy robić w zadaniu. Czyli pierwszy mianownik, a w nim jest x plus 2, absolutnie nie może być 0. I drugi mianownik, a w nim jest x minus 4, absolutnie nie może być 0. Nie wolno dzielić przez 0. To już omawialiśmy w poprzednich zadaniach. Czyli z tego x nie może być minus 2, a z tego x nie może być 4. Zatem mój x może być wszystkim, czyli moja dziedzina to będą liczby rzeczywiste, ale bez minus 2 i bez 4. Jeżeli ja mam wykonać to działanie odejmowania, to ktoś powie, po co mi ta dziedzina do wykonania działania? Oczywiście, że jeżeli wykonasz działanie, czyli przekształcasz, to tak naprawdę tą dziedzinę bezpośrednio nie będziemy wykorzystywać. Ale żeby można było takie działanie wykonać, żeby takie działanie miało sens, po prostu matematyczny, to nie wolno dzielić przez zero. Dlatego ja musiałam to założenie napisać, ponieważ nie wolno dzielić przez zero. Pamiętaj. No to teraz przechodzimy do naszego działania. I teraz, jeżeli mamy odejmowanie ułamków, takich zwykłych, to pamiętasz, że wyznaczało się wspólny mianownik. Ja tutaj też mam odejmowanie ułamków, tyle że algebraiczny, tyle że niewiadoma jest w mianowniku. Ale co to zmienia? Ja muszę ustalić wspólny mianownik. I teraz popatrz, napisałam takie większe kreski ułamkowe, ponieważ ja tego x plus 2, ja nie mogę tego wywalić. To musi się znaleźć, bo to było w mianowniku, to dalej będzie w mianowniku. Ale oprócz tego mianownika ja muszę dołożyć w mnożeniu jeszcze ten drugi mianownik. A z kolei teraz w tej drugiej części mam tak, tego mianownika nie mogę ruszyć, bo on był x minus 4, ale obok tego mam dołożyć ten mianownik. Czyli można powiedzieć, że jeden z ułamków będę rozszerzała przez ten pierwszy ułamek, rozszerzam przez ten mianownik, a ten drugi ułamek rozszerzam przez ten mianownik. No i teraz tak, popatrz, skoro ja dołożyłam do tego mianownika x minus 4, czyli dołożyłam to do licznika też tak samo muszę. Czyli przepisuję licznik, dokładam x minus 4. Teraz, uwaga, skoro do tego mianownika dołożyłam x plus 2, to do tego licznika też muszę dołożyć x plus 2. Bo popatrz, gdybym ja teraz chciała sobie to skrócić, widzisz, to ja powinnam dostać to samo, co na początku. Gdybym ja chciała to skrócić, to znowu mam dostać to, co na początku. Jeżeli zrobiłabym inaczej, to bym popełniła błąd. Ja rozszerzać, pamiętaj, muszę przez to samo licznik i mianownik. Taka jest zasada w rozszerzaniu ułamków. No to teraz tak. Mianowniki już mam takie same. Jest przyjęta zasada, że te wspólne mianowniki wcale nie musimy doprowadzać do najprostszej postaci, aczkolwiek, jeżeli ja w poleceniu dałam doprowadź do najprostszej postaci, to liczniki i mianowniki doprowadzimy, ale to w następnym kroku. Teraz liczniki, popatrz, będziemy tutaj wymnażać każdy z każdym, no bo inaczej nie ma wyjścia. 2x razy x, 2x kwadrat. Dalej, 2x razy minus 4, minus 8x. Minus 1 razy x, minus x. Minus 1 razy minus 4, no to jest plus 4. To teraz w tym drugim ułamku. Tu mamy prosto, bo mamy tylko x razy x, to x kwadrat. I x razy 2, no to mamy plus 2x.
No to teraz wszystko dajemy na jedną kreskę ułamkową. Ja może tu pod spodem dam. Na jedną wspólną kreskę ułamkową. I w mianowniku mam x plus 2, x minus 4. A tutaj, tu przed tym ułamkiem nic nie stoi, więc przepisuję tak jak leci. Na razie. Natomiast przed tym ułamkiem, jak widzisz, stoi minus. No i dla młodzieży to jest już problem, bo sobie bardzo często tego minusa zapominają, że on stoi. A ten minus, mój drogi, on zmienia nam znaki w całym tym liczniku. Jeżeli chcesz dać ten licznik już połączyć na jedną kreskę ułamkową. Czyli widzę x kwadrat, ale muszę zmienić znak i napisać minus x kwadrat. Widzę 2x, ale że jest minus, to muszę napisać minus 2x. I to się równa. I teraz redukcja wyrazów podobnych. 2x kwadrat minus x kwadrat. No to będzie po prostu 1 x kwadrat. Minus 8x minus x to jest minus 9x. I minus 2x to jest minus 11x. Dalej mamy jeszcze plus 4. No to podzielone przez. I teraz tutaj w mianowniku mnożymy znowu każdy z każdym. X razy x, x kwadrat. 2 razy x, 2x. Minus 4 razy x, minus 4x i minus 4 razy 2, minus 8. Oczywiście, że mogłam to zrobić wcześniej, ale to już jest tylko kwestia, w którym momencie, jak szybko skończymy zadanie. Tutaj x kwadrat, 2x minus 4x to minus 2x i minus 8. Polecenie było, wykonaj działanie. Główne działanie jest nim odejmowanie. Wykonaliśmy, jeszcze raz przypominam, ustalając wspólny mianownik, dając wszystko na jedną kreskę ułamkową, wykonując działania mnożenia tam każdy z każdym, nawias przez nawias i to jest właśnie końcowy wynik. Ale żebym ja mogła w ogóle taki wynik wykonać, prawda, żebym ja to mogła w ogóle wszystko przekształcać, muszę pamiętać, że musi być spełnione założenie, czyli musi być tutaj, zgadzać mi się dziedzina. Dziedzina, że to są liczby rzeczywiste z wyłączeniem minus dwójki i czwóreczki. Zadanie numer 7. Doprowadź do najprostszej postaci. I mamy taki iloczyn. Pierwszy ułamek składa się z licznika x kwadrat minus 10x plus 9, a w mianowniku 5x kwadrat minus 10x. Natomiast mam to pomnożyć przez drugi ułamek w liczniku 20x minus 40, a w mianowniku 4x kwadrat minus 4. Oczywiście, żebym ja to doprowadziła do najprostszej postaci, czyli wykonała główne działanie, mnożenie, pamiętajmy, trzeba napisać założenie. Więc założenie piszemy o tym, że w mianowniku 0 być nie może. W pierwszym mianowniku i w drugim mianowniku. Czyli w drugim mianowniku też 0 być nie może. No to spróbujmy tutaj sobie z tym poradzić. Tu akurat idealnie pasowałaby nam metoda wyciągania przed nawias. Czyli tak, wyciągnę 5x przed nawias, czyli zabiorę do przodu 5x, czyli zabrałam piątkę, zabrałam x, zostaje mi jeszcze 1x. Odjąć. Zabrałam piątkę, czyli tak jakby podzieliłam 10 przez 5. Zostaje mi 2. No tego x-a zabrałam, więc no nie będę przepisywała. I teraz, kiedy z iloczynu nie wyjdzie 0? Wtedy, kiedy z pierwszej części nie wyjdzie 0, i z drugiej części też nie wyjdzie 0. To jest bardzo podobne do tego, jak rozwiązywaliśmy pierwsze zadanie, gdzie było rozwiąż równanie i licznik przyrównywaliśmy do zera. I tam pisaliśmy jedno zerem lub drugie zerem. A tu piszę jedno nie zerem i drugie nie zerem. No to tutaj muszę podzielić przez 5, to oczywiście mi nic nie zmienia, bo dalej jest 0, a tu muszę przenieść i mam dwójkę, czyli mój x nie może być zerem, nie może być dwójką. Zobaczmy, czym jeszcze nie może być. Co tu by zrobić? No myślę, że też dałoby się czwórkę przed nawias. Zostanie nam x kwadrat minus 1 i to nie może być 0. Część młodzieży robi tak, że dzieli przez 4 i później przenosi, też ok. Ale ja skoro mam doprowadzić do najprostszej postaci, to chciałabym, żeby jak widać wzór, to go trzeba zastosować. Ja mogę tu dopisać kwadrat, bo 1 w kwadracie czy samo 1, to i tak jest 1. Zatem był taki wzór a kwadrat, tutaj napiszemy, minus b kwadrat, to jest a minus b, a w drugim nawiasie a plus b. No to spróbujmy to zastosować, czyli będzie x minus 1 w jednym nawiasie, a w drugim x plus 1 i to nie może być 0. No czwórkę ominę, bo czwórka i tak 0 być nie może, więc pierwszy nawias nie może być 0 i drugi nawias nie może być 0. Czyli mój x po przeniesieniu nie może być 1 i mój x nie może być minus 1. Popatrz, jaką ja teraz dziedzinę muszę zapisać.
liczby rzeczywiste bez, uwaga, minus jedynki, zera, jedynki i dwójki. Napisałam Ci oczywiście od najmniejszego do największego, to oczywiście jest taka, taka zasada, że powinno się pisać, ale nie musi się, w zbiorze elementy nie muszą być w odpowiedniej kolejności, ale na pewno mamy cztery elementy wyrzucone z dziedziny. Aczkolwiek naszym zadaniem było doprowadzić do najprostszej postaci, czyli przekształcić tak, żeby się coś może skróciło. Bo wiesz, część młodzieży to widząc mnożenie to robi tak, a to pomnożę każdy z każdym, to pomnożę każdy z każdym i tak. U góry mam stopień trzeci, wielomiar stopnia trzeciego, na dole wielomiar stopnia czwartego i głupiejemy. Nie wiemy, co dalej zrobić. A nie o to chodzi w takich zadaniach. W takich zadaniach, gdzie doprowadzi do najprostszej postaci, liczymy na to, że coś się skróci. Ale żeby się coś mogło skrócić, to trzeba pewne rzeczy zastosować. Ja może tak, przepiszę kreskę ułamkową, najgorzej będzie nam się zająć tym licznikiem, natomiast tu ten mianownik, popatrz, ja to już zrobiłam. 5x wyciągłam przed nawias i zostało mi w nawiasie x minus 2. Raz. Teraz, w tym liczniku jest bardzo łatwo, bo tu jest 20, 40, dam rady 20 wyłączyć przed nawias, zostanie mi x minus 2. Natomiast w tym mianowniku ja też już zrobiłam, bo ja tutaj pisząc założenie, to wiesz, ja już pewną postać iloczynową mam, a o to chodzi, żeby ta postać iloczynowa była. Czyli czwóreczka w nawiasie x minus 1 i w drugim nawiasie x plus 1. I wszystko pięknie, tylko musimy się zająć tym. A teraz, mój drogi, co to jest? To oczywiście jest funkcja kwadratowa. Gdybym ja to potraktowała jako f od x równa się x kwadrat minus 10 x plus 9, to by była funkcja kwadratowa. A dla funkcji kwadratowej, czyli ja sobie tutaj taką dygresję małą zrobię, gdybym ja sobie z tego zrobiła funkcję kwadratową, to jak Ci tak zapiszę, to może będzie bardziej przyjemne, jak z takiej funkcji kwadratowej dostać nawiasy. No bo wiesz, takie nawiasy są w mnożeniu. Powinna Ci się skojarzyć postać iloczynowa. Do postaci iloczynowej liczyliśmy deltę, czyli b kwadrat to u nas będzie minus 10 do kwadratu, czyli 100, minus 4 razy 1 razy 9 to 36, czyli 64, pierwiastkujemy deltę, wychodzi nam 8 i liczymy x1 według wzoru. Minus b, czyli u mnie 10, minus pierwiastek z delty, czyli 8, nad 2a, czyli 2 razy 1, po prostu 2, czyli mam 2 nad 2, to jest 1. No i x2, 10 dodać 8 podzielone przez 2, czyli mamy 18 podzielone przez 2, czyli 9. Czyli co to oznacza? To oznacza, że teraz ja mogę tą moją funkcję, którą zauważyłam, że w liczniku jest funkcja kwadratowa, zapisać w postaci iloczynowej. I był na to wzór. Najpierw było a, ale moje a tu jest w domyśle 1, to jego nie będę pisała. I później był nawias x minus to pierwsze miejsce zerowe, czyli jedynka. I później w drugim nawiasie x minus to drugie miejsce zerowe, czyli w tym wypadku dziewiątka. No to ja tutaj to wrzucę. Czyli x minus 1 i pomnożone przez x minus 9. I teraz popatrz, doprowadzić do najprostszej postaci, to bardzo często w zadaniach jest poskracaj co możliwe, żeby ten wynik był jak najpiękniejszy, jak najkrótszy. Czyli co nam się skróci? X minus 1 nam się skróci z tym x minus 1, ponieważ są takie same nawiasy. Teraz x minus 2 skróci nam się z tym x minus 2. Dalej, 20 skróci się z czwóreczką i tu będzie 5. Jak podzielę przez 4, to będzie 5. Ale ta piąteczka skróci się z tą piąteczką. Oczywiście pamiętamy o tym, że jak skracamy, to tam w domyśle są jedynki. Ale żeby nie zamazać tego, żeby to nie było takie nieczytelne, ja nie będę po prostu przepisywała tych jedynek. I teraz zobaczmy. Ze wszystkich tu liczników wszystko się pięknie poskracało, zostało samo x minus 9. A teraz ze wszystkich mianowników został ten xik pomnożony przez ten nawias x plus 1. I to się równa. Niestety tego już nie skrócimy. Tu musimy wymnożyć x razy x to x kwadrat i x razy 1 to x. I ten wynik to jest wynik najprostszy możliwy. Jeszcze raz powtarzam, przeciętny uczeń zaczyna mi to wszystko wymnażać. Otrzymuje wielomiany w liczniku i w mianowniku wysokich stopni. A popatrz, co ja otrzymałam w liczniku funkcję liniową, czyli wielomiar stopnia pierwszego. Natomiast w mianowniku otrzymałam funkcję kwadratową, czyli wielogram zaledwie stopnia drugiego. Ja tutaj żadnych czwartych stopni nie mam, trzecich, no bo mi się pewne części poskracały. Ale żeby móc skracać,
Pamiętaj, musisz umieć wyciągać przednaraz, stosować wzory skróconego mnożenia i bardzo często musisz umieć sprawnie podawać postać iloczynową funkcji kwadratowej. To się naprawdę przydaje, mimo tego, że teraz nie powtarzamy funkcji kwadratowej, tylko powtarzamy już ułamki algebraiczne, to jak widzisz te ułamki, te nasze ułamki, które zawierają zarówno w liczniku często wyrażenie algebraiczne, jak i w mianowniku wyrażenie algebraiczne, dlatego nazywają się ułamki algebraiczne, właśnie wymagają od nas wiedzy z funkcji kwadratowej. Bardzo często, wykonując takie działania, ty musisz wszystko, co do tej pory już zdążyliśmy powtórzyć do matury, musisz mieć wszystko opanowane w jednym paluszku. Mam nadzieję, że te zadania, które przygotowałam na to spotkanie, w zupełności ci wystarczą do tego, żeby poćwiczyć te właśnie ułamki algebraiczne. Dla niektórych dosyć proste, dla niektórych skomplikowane, bo jest tutaj możliwość do popełnienia błędów, do popełnienia ciągle tych problemów związanych z minusami, bo młodzież ciągle te minusy gdzieś gubi, to nie pomnoży przez minus, dlatego trzeba być bardzo, bardzo, bardzo czujnym. Jeżeli te zadania w zupełności ci wystarczą, zapraszam cię na mojego fanpage'a, możesz sobie pobrać zestaw zadań powtórkowych i samodzielnie rozwiązać zadania. Natomiast jeżeli masz taką chęć, chciałbyś ze mną tak od początku, od podstaw uczyć się tej matematyki, zapraszam cię do zakupu mojego kursu online właśnie z ułamków algebraicznych, dzięki któremu to nauczysz się super rozwiązywać zadania z ułamków algebraicznych. Mam nadzieję, że przekonałam cię do zakupu. Dziękuję i do zobaczenia.